witamy w odcinku Lip Sync Battle. W kolejnym odcinku Lip Sync Battle. W dzisiejszym programie będzie tak, Czesław Mozil. I Ofik. Znany i lubiany Czesław Mozil. Ciekawe, co nam zaprezentuje. Pewnie coś ze swojego repertuaru. Nie, pewnie coś z repertuaru... Kogoś innego, wiadomo, bo lipsynkuje. Już śpiewa z playbacku na swoich koncertach. Będzie też Ofik. Będzie też Ofik, która jest znana z tego, że... Jest bardzo ładna. I może uda nam się... jej dotknąć. Skraść jej dzisiaj buziaczka. Kto wygra mecz? Czy to będzie Czesław Mozil, czy to będzie Ofik? Jak staną obok siebie, to myślę, że Ofik tak, no, jest bardziej widowiskowa. Czesław ma dużo większe doświadczenie w śpiewaniu z playbacku. Zobaczymy, co z tego będzie. Bądźcie z nami za kulisami. Yo! Która piosenka ci więcej problemów sprawiła i czemu Beyoncé, powiedzmy? Bo jest moją bliźniaczką, więc musiałam po prostu... Wydaje mi się, że to może być... Ma inaczej na nazwisku, ja w to nie wiem. Wydaje mi się, że to może jest być... Jest moją bliźniaczką. Wydaje mi się, że to może być nieprawdziwa informacja. A czy ty przypadkiem nie kopałaś Jaya z jego w windzie? W takim razie, skoro jesteś to ty! Wydało się! Jak ma na imię twój chłopak? Mój babuś Rafał. Babusiu Rafale. Ja. Nie słyszałem nigdy babuś na faceta. Przecież to jest Czesław Mozil, bo on kiedyś był sławny, a teraz jest Mozil był sławny. Kojarzysz go, czy nie? Kojarzę. Bo on nie prowadzi Top Model, to Michał Piruk. Kojarzysz ten, co tam mówił. Oni podobni są w sumie. No. Nie są w ogóle. Kędzior jest podobny do Wolińskiego? Nie. Kędziorowi będzie przykro po prostu, no, trudno, no. No dobra, no to co? Życzysz Czesławowi czego? Żeby sobie złamał nogę? Czy złamał nogę, czy sobie coś mu się stało? Żeby mu lampa na głowę spadła? On się podobno ma sosem duńskim oblać na sam finał. Pytanie, kto go zliże, ale ja bym na to typował ja. Na pewno ja. Na pewno Kędziora bym typował do tego. Widziałaś Czesława już dzisiaj? Widziałam, jeszcze jak był w dresie. No to myślałeś, że on go zdejmie do końca występu? Mam nadzieję, że nie. Co to za okazja? To jest mój pierwszy raz w telewizji, strasznie się stresuję, ale podobno jak jest w telewizji, to cię wszyscy rozpoznają na ulicy. Tylko często jest w naszym kraju mnóstwo obcokrajowców, którzy nie oglądają telewizji, więc jak się ma pecha i się spotyka obcokrajowca w naszym kraju, który nie ogląda telewizji, to po chuj telewizję. No to już mogę bez tego. Ale to telewizja nie jest jak centrum handlowe w weekendy, że trzeba się ubierać we frak. Chociaż ja tak chodzę codziennie. Przepraszam. Ja się wychowałem w Danii, chłopie. Bo wy jesteście tam tacy eleganci. Dokładnie tak. Tam wszyscy są królami i królowymi. Macie króla, to jest świetne, my mamy... Mamy królową, nie mamy króla, mamy królową. Macie króla. Nie, mamy... A mąż królowej? Jest księdzem. Jest księciem? Księciem, przepraszam, księdzem, no. I podobno gejem. Widzę, że Czesiu wygląda jak jakiś ksiądz. Czesiu wygląda jak ksiądz... Nie wiem, co będzie śpiewał. Ja też nie wiem. Nikt nie wie, co będzie śpiewał Czesiu. Ja nie wiem, czy Czesiu wie, co będzie śpiewał Czesiu. Ukradłem Czesławowi liriksy. To jest tomik poezji chyba Czesława, który wyrzucił mi w twarz. To jest, czego nigdy nie planowałem. Nie moja intencja. Ja tylko spróbować na cię. Ja... kuriozalna dla cię. Kaszlała na atencji. Ja pocałowałem dziewczynę, ja polubiłam. To poczuło się źle, to poczuło się dobrze. Ja pocałowałem dziewczynę, ja polubiłam. Cieszę się, że mam nadzieję, że w Danii jest bestsellerem. Szanowni państwo, mam taką prośbę. Ja kocham, jak wy tymi rękoma tak robicie. Ale proszę was, nie bijcie w rytmie. Bo wam się wydaje, że wy w rytmie bijecie brawo, a wy tego nie robicie. A ja muszę śpiewać dokładnie. Wypuszczone z duńskiego zoo. Krzysiek wygląda jak skunks. Taki ekstrawagancki, alternatywny... Pingwin. Skunks. Na kogo stawiasz? Jak w warcabach, czarne czy białe? Białe zaczynają zawsze, a czarne wygrywają, ale białe też czasami mają swoje 5 minut. A ja stawiam na piękno. W szachach to nawet więcej, bo szachy Wydaje są... mi się, że Ofik dzisiaj wygra. Ale mi się wydaje, że ale Czesław śpiewa i Czesław, Czesław też śpiewa. Kibisujemy. Czesław jest zwierzęciem scenicznym. Właściwie jesteśmy po prostu za zwycięstwo. Ja jestem na nie, a wy chłopcy? Ja na tak.
Lubię ten kawałek. To jest zajebiste. Jeśli chcesz wziąć kredyt, to kupię jej pierścion. O, jest. Nie wiem, że ma to opanowane. Czemu w ogóle tańczę z typami, bo nie kumam tego? Nie, czemu tam są typy nagle? Czesław, zanim powie jedno słowo, śpiewa. To mówi cztery, zaczyna. Dobrze. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pytanie tutaj dla publiczności. Bo się rozpędza, że bo to jest ten duński styl. Natalia myśli, że kebab to miasto w Turcji. Przy całej niemierzalnej wręcz sympatii do naszego prowadzącego, wydaje mi się, że on jest taki ostry, jak taki porządny shot ciepłego kakao z cukrem. Jest jak taki, taka gra wstępna, jak bierzesz dziewczynę, jak przykładasz jej usta do brzucha i robisz taki pocałunek taty na dobranoc. Jestem wynalazcą. Głupi. A jak się będzie ciepło, to będzie przychodzić do mnie. Dzięki, dziewczyny. Było super. Było lepiej niż super. Było hiper. Przepraszamy za ten wstęp. Gdzie się poznałyście? Gdzie się poznałyście? Tak, skąd się znacie i gdzie pierwszy raz... Jak długo występujecie razem? Bo to nie jest ćwiczone od tygodnia, wiadomo. Od wielu lat. To są moje siostry bliźniaczki. Wasz występ był tak gorący, że musiałem zrobić sobie... Działa, widzisz, działa. Ej, powiem, że praca nad choreografią była bardzo ciężka, ale udało mi się to skleić w całość. Brawo, brawo, drużyno. Wow, wow, czy zamierzysz ze mną słówko, bo to... Nie, ty nie potrafisz traktować kobiety porządnie. Ale proszę, ale ja bym chciał, ale bym chciał. Ja mam pytanie, Jezus, ale jesteś Marią Antoniną, tak? Madonna. No ale dobrze, no. Czy też tak jak Madonna będziesz śpiewał do 60 roku życia? Czy jest to rok, dwa? Ja bym chciał śpiewać dłużej. Dłużej? No. Czy też masz włosy pod pachami jak ona? Czy dało się je w tym makijażu i make-upie stworzyć? Tak, mam. To jest cudowne. A jeszcze ostatnie pytanie. Dobrze. Bo odkładałeś kiedyś głos pod zwierzę w kreskówce i masz do tego świetny głos, muszę ci powiedzieć. Czy mógłbyś wybrać warzywo? Czy chciałbyś wybrać warzywo? Chciałbym? Podłożyć, wyobraź sobie, to jest absolutnie możliwe. Ciciorkę? A nie taką rzepę, bo masz krzepę? Nie, ciciorkę. No dobra, to ja ci dziękuję. I mi się wydaje, że ten wygląd jakby wystarczy na całego wywiadu, w ogóle całej sztuki wywiadu ogólnie. Dziękuję. Last time I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Bo to chodzi o to, żeby umieć te piosenki. Tak. Wiesz, to chyba o to chodzi w tym programie, z tym szacunkiem. Nie, tak, często, tak, oczywiście. Kurwa, po prostu ja... Dzisiejszy odcinek wygrywa Czesław! Czesio, nie uciekaj, bo jeszcze musimy promo nagrać, chodź. Ale ja tutaj muszę być, ja muszę być zrobiony, jak promo, to ja muszę być zrobiony, ja tak nie będę w tym. Dobrze, zróbmy Czesia, pięknie wygląda. Wielkie brawa dla Osi, wielkie brawa dla Czesława. Jak się czujesz? Osi nie ucieka jeszcze nie może uciec, przykro mi. Ja mam jeszcze pytanie, bo Czesław, cieszyłeś się, jakbyś wygrał walkę MMA, a niekoniecznie Lip Sync Battle? Nie, ale ja też muszę powiedzieć, ja wiem, że tutaj niektórym wcale nie zależy na tym, żeby być częścią tego Lip Sync Battle, a dla mnie to od momentu, kiedy zobaczyłem to w Stanach, nie, po prostu dobrze. Byłem tak podzielany i ja w ogóle... Nie możesz tak mówić w ogóle, dla mnie to jest ogromne. Musiałeś wygrać. Nie rodzice zobaczą, posłuchajcie, dziękuję bardzo, no było cudownie, dziękuję ci bardzo. Dla mnie to jest wielkie przeżycie, kłaniam się wszystkim, naprawdę... Bo jest super, ale wygrałeś. Naprawdę, taki występ, jak coś robisz, to robisz to! Dziękuję, dobrze.